Hej moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Shiro, witam w kolejnym odcinku z Graveyard Keeper. Moi drodzy, bawimy się w Malonowskiego i detektywów, no, jakby nie patrzeć. To do wyprawy do miasta. Faradryku, słyszałem o twojej ostatniej wyprawie do miasta. Możesz zdradzić mi trochę szczegółów? Nie, to tajemnica handlowa. Wygląda na to, że Krezolt jest moją ostatnią nadzieją. No dobra, zobaczymy za chwilę. Tylko tak. Musimy się przejść jeszcze do gadającej czaszki, no bo to jest nasz pseudo-bar. Kolejna kasiutka. No i dajmy na paletkę cydr, bo to chyba się też sprzedaje. Mam przynajmniej taką nadzieję. Butelka cydru pożyczkowego. Zobaczymy, czy to się sprzeda. No bo w teorii to nie ma żadnych, wiecie, żadnych gwiazdek, nic z tych rzeczy, więc mam nadzieję tylko, że będzie to dostępne. Dobra. Prawie mamy jedną gwiazdkę. Dobrze, bardzo mnie to cieszy. Dzisiaj jest Dzień Inkwizytora. Nic z tym nie zrobimy niestety. Śmieszek potrzebuje ciasta owocowego. No i biskup to standardowo. Tu złote obiady, wykonać srebrne wino, to na razie nie możemy. Zdobyć narzędzia naprawcze. Nie mam jak. Nie mam jak. Wykonaj i prześlij poprzez skrzynkę na kontrabandę książkę kucharską. Też nie wiem jak. Napraw dziwne mechanizmy. Znajdź wampira, zdobądź figurkę prawdopodobnego boga od Horadryka. To też, nie? Przynieś 4 srebrne filety z ryby. To jest w teorii do zrobienia. Porozmawiaj z Krezoldem o wyprawie do miasta. Też jest do zrobienia. Zapytaj wampira, zbuduj studnię, zbuduj namiot. To są nasze wszystkie questy. Nine. Dobra, a co do naszej kochanej Klotyldy? Where is Klotylda? Klotylda, kochanie, gdzie jesteś? Oj, przepraszam, wolny mikrofon. Nic nowego. Czy widzicie Klotyldę, bo jej nie... O, tu jest. Wychoduj srebrną dynię. Ale my nie mamy w ogóle nawet... Gdzie zdobyć tej dyni? Możemy jeszcze przejść się do rolnika. Rolnik. Naciągniku rolnik. Szukamy mąka, burak. Burak to stoi. Kłuta jest dynia. No dobra, standardowo możemy sobie kupić delikatnie pewnie nasiona marchwi, bo to się przyda. Jest 10. Rośnie. Powoli, ale rośnie. No dobra, no to jeszcze. Zresztą mogę 19 kupić. Prawie. Kapusta, burak czy zboże? Zboże też się przyda. No. A! Handlarz blokuje ten stopień dopiero przedmiotu jutro, okej. Okay. Czyli nie będę miał kasy teraz na to. Nic nowego. Młyn. U tego pana również musimy jakoś to ogarnąć. Strasznie mnie męczy fakt, że nie mam nic do roboty. O. Pytanie tylko. Czy ja mogę na przykład sobie coś wykonać tutaj? Napraw młyn. Obliczenia nie mamy. No co, celowo kupować od niego rzeczy? No moglibyśmy zacząć piwo powoli robić. No kupię. Nie, no nie ma sensu. Kurwa. 17, dobra. Ile tutaj kosztuje? 17. 2,36. Sporo stratny będę. Nie no, kurwa, nie będę tego robił. Nie pojebał mnie jeszcze aż tak. Ukochany dom. Mam inny plan. Wykonam go sam. Chcesz się bawić w zboże? Będziemy się bawić w zboże. No problem. Trochę tego towaru mam. Tylko pytanie. Po ile? Po ile jest zboże? A po ile jest, moi drodzy? A nie mogę nawet, okej. Ej, w sumie bym to wszystko pierdolił. A mogę to opierdolić. Gotuj.
Mąka. 4 z 1. Tak ja bym mu to wszystko jebnął. Zwłoki, kurde. Tylko czy chcesz, żeby mnie tak popierdoliło? No chcę. Ale zaraz. Najpierw idziemy do kostnicy. Bo ja ostatnio zaniedbuję ciała. I to mocno. Co wy mi przywozicie? Kurwa mać. To za gówniane rzeczy. To też są dobre. Ona je chyba dwie czaszki, prawda? No oczywiście. Serducho. 2-3, pamiętajmy. Zabiera dwie czerwone. Wyjebane. Czyli i to mogę wyekstrahować. Kurwa mać. 1, czyli 2-2. To dodaje 2. Mózg. Zabiera białe. Metoda prób i błędów, nie? Usz młody z simy. My dwie białe. Krew też możemy wyekstrahować. Znaczy mumifikację, wiecie, i te sprawy. Mamy 3 białe. I teraz spróbujmy. Też kurwa, najlepiej to by było jakbym jeszcze mu serce wszczepił. What? Czemu on już nie ma czerwonych? Nie rozumiem. A, dobra, chyba rozumiem. Mózg pewnie zabiera dwie białe, prawda? Jedną białą. Jedną czerwoną zaiste. To mózg mi jest niepotrzebny. Mózg mi jest niepotrzebny. Czaszka. Kurde blaszka. Czaszka w sumie nic nie zabiera. No i tu też nie. No dobra, no ty idziesz na... standardowo. Na standardy. Ej, co tam dodawało, co zabierało? Kurwa, już nie pamiętam. Już nie pamiętam. Tutaj chyba... chuj, tam będę metodą prób i błędów patrzył. Przejmuję. Nie wiadomo czym. Ją człowiek przejmuje, nie? Pracownia alchemiczna. Dobra, czy mamy tutaj jakiś pierdzielnik do przechowania? Chyba nawet mamy. To zabieram. To zabieram. No właśnie, wracamy do ukochanego domu, aby ten pierdzielnik sobie ogarnąć, nie? Gdzie było żarcie? Tu było żarcie? Tu było żarcie. No to lecimy. Yami. Astrolog już jest. A astrolog to oznacza, że spędzą niebieskie pypki. Potrzebuję kasy. Dobra, moi drodzy, myślę, że wrócę do was pewnie przed końcem jakiegoś księżycowego dnia, który nadchodzi. Ale okej. Dobra, widzimy się za chwilę. Dobra, moi drodzy, udało mi się wszystko przerobić. 153 sztuki. Myślę, że załatwi sprawę. Jak nie, to będę zdziwiony. Mega zdziwiony. Dobra, handluj. 16, nie stać go. Łoj! Tego nie przewidziałem. No, sprzedamy ci to. Prawie osiągnęliśmy cel. Oh, fuck. Dobra, no kupimy sobie z 50. I za 5 silverów. I 12 nawet. Dobra. Odblokowaliśmy sobie to. Zarąbiście. I teraz szybko do... Boże, mózg mi się zbladżył.
Latarnia. Tu chciałem iść. Handluj. Co my potrzebujemy? Potrzebujemy, moi drodzy, oczywiście tego. 50 zawsze na propcie. Bo już cholera, nic nie sprzedamy. Pójdźmy jeszcze sobie na chwilę do rolnika. Czy rolnik nam przerobi? Przerobi. Kupi zboże. To jest pytanie. Kupi. To jest mąka. 9 silvera. Ach, huk tam. Wyrośnę jeszcze. Latarnia. Niebieskie by mi się bardziej przydało w tej chwili, więc oczywiście sobie to wszystko zbieram. La cucaracha. Dobra. No to mamy to. Mamy to. Kasy też trochę zaoszczędziliśmy, więc jutro robimy browar. Jutro robimy browar. Mamy 75 pypków, nawet ponad. Nawet ponad. 82 nawet. Ciężkie alkohole, ale najpierw złożone nawozy. To jest coś, co potrzebuję na maksa. Zapytacie dlaczego? Po to, żeby już nie kupować po prostu nasion. Dobra. Zapach wiary, udoskonalenie cmentarza, to nie, na co to komu, po co to komu, idę do domu, nie no, tak szczerze powiedziawszy to nie. Jak odblokować różne rzeczy, stół balsamiarski 2. Destylator. To nie. Gawędziarstwo. Wykonaj opowieść. To może być ciekawe. Półka na książki, biurko 2. Dramaturg. Kurde, nie wiem co wziąć. Może tego zbieracza do końca. Zombiakowa winnica może. To by było ciekawe. Ciężkie alkohole. Trunki, destylatory. Urodzony kowal, może to byłoby ciekawe. Kowadło 2, może to by nam dużo dało. Sieć latarni, miejsce na latarnie. Wiesz, sporo ognia, dzięki czemu twój piec pracuje wydajnie, a sam jesteś w stanie przytapiać naraz więcej rudy. To też może być ciekawe. Projekt Pies 3, to też może być ciekawe. Kurde, ile rzeczy. Pechmistrz. Wypalanie, metale szlachetne. Może i to by czas po prostu ogarnąć. Pracownia ciesierska 2. To też byłoby ciekawe. Kurwa, tu jest za dużo rzeczy, a za mało niebieskich pypków. Za mało niebieskich pypciów. O, ale to jest ciekawe akurat. To sobie wezmę. Czemu tego nie mogę? Oh no! Wydobycie marmuru, tego nie mamy. Kurde. Co, metale szlachetne, czy idziemy bardziej, na przykład, nie wiem. O, ciasto możemy robić. To ciekawe. Tego nie widziałem. Ale to może dzisiaj jeszcze ciasto pykniemy. Metale szlachetne, czy co? Urodzony kowal i na przykład zbie... Ach, huk, tam cały czas na to narzekaliśmy. Mamy to. Nie będziemy się jebać z tym, nie? Miksowanie. Entolog. Tutaj mamy już wszystko w ogóle odblokowane, zauważyłem. To w sumie chyba też. To tylko anatomii chyba jeszcze nie mamy do końca. I w sumie nie wiem, jak to zrobić. Nie wiem nawet, do kogo się udać, żeby cokolwiek z tym ogarnąć sobie. Dobra, ale nieważne. Mamy to, chciałem tego, mam to. I powiem więcej, ja sobie od razu idę do pracowni alchemicznej zobaczyć, czego ja potrzebuję, żeby zrobić nawóz trzeciego poziomu. A potrzebuję, w sumie chuj potrzebuję, bo to jest to samo. Zajebiście. Ale po lepszy czas smaku to my je mamy. Jet. To już mi się tak nie podoba. Jak zrobić polepszacz smaku? I co to kurwa jest polepszacz smaku? Flavor Enhancer. Potrzebujemy. Popiołu, Toxin Solution i Life Extract.
Ale kurwa, gdzie to zrobić, to ja nie wiem. Alchemy Workbench Tier 2. Ja nie zrobiłem na pewno tego. Na pewno tego nie zrobiłem, prawda? No pewnie, że nie. Nie, mamy to, ej. Projekt Warsztat Alchemiczny 2. To jest dwójka? Spójny alchemiczny. Jedynka. Ej, dobra, ej, przepraszam, bo ja tu klnę i wyzywam, a ja to to wziąłem, ale tego już chyba nie. O, dramat. Czemu ja to nie... A miałem 20, to wziąłem kurwa urodzonego kowala. No cóż. To se będę mógł zrobić kiedyś. Wzmocniony nawóz 1. No nie no, chyba po prostu muszę zacząć to wszystko, wiecie, opracowywać. Ile pypciów. Ja, ale mi nie są potrzebne w ogóle. Nie są mi w ogóle potrzebne, a ja to muszę badać, nie? Szkoda. Teraz w sumie będzie kolejny dzień, więc dlatego też tak szaleję w sumie z tym. Płyn esencja. No liczę na niebieskie pypki, ale chyba różne moje błagania i nadzieje. A przynajmniej będę już to miał opracowane i już nie będę musiał się na to patrzeć, nie? Dużo zielonych. Łopata też idzie na czerwone. No kurwa. Wszystko na czerwone. Ciało. Ciało do ciała, usta do ust. Nie no, żartuję. Tak mnie nie pokiełbasiło, kochani. Dobra, to też sobie oczywiście pobadamy. To też sobie pobadamy. Ale niebieskich mi nie dadzą, nie. Po co? Kurwa, po co? Oj. Wszystko jest przebadane. Wszystko jest przebadane. Dobra, weźmy to, bo zaraz nam się to wszystko pogubi. Po co i na co? Pyk. Jest. Patrzę jeszcze, czy mogę coś wyekstraktować, ale chyba mogę siebie wyekstraktować stąd co najwyżej. Dlatego wcale się nie będę sprzeczał, tylko naprawdę się wyekstraktuję do kostnicy. I wezmę sobie ciało. Jak to 2 na 2? A, bo to jeszcze ten panicz sobie leży. Tym pseudomózgiem. Rupchany dom. Szybki sen. Kostnica. I potrzebujemy ciebie. O Jezu, jaki brzydel. Ale brzydki. 3-2. Jak za mało. Czyli zabiera... To są dobre ogólnie. Dobre jelitka. Dodają 2. Dobrze wiedzieć. Serduszko, jak tam miałeś serce? Okej, zabiera 2 czerwone. Zajebiste. Fajne. Daw mu to serduszko z powrotem, bo muszę wiedzieć mniej więcej, co tam mam, nie? I teraz mu rzek. 3-2. Jedna, jedna. Czyli tak, jeżeli chodzi o mózg, no to nie poszalałeś, chłopie, no co ja ci mam powiedzieć. Mamy tu jakiś mózg na zamianę? Nie bardzo. Same serce i jelita.
Będziesz musiał z takim mózgiem żyć niestety. No ale cóż, myślę, że dasz sobie radę. Wstawiam, czy ja go wyciągam? Chyba go wstawiam, nie? Tak, wstawiłem go. Dobra, no to tak. To tak. Krowę porwał ptak. Kurde. Serce było 2 minus, tak? To sobie to weźmiemy. Tak, to było 2 minus. Odetniemy. Odesiemy mu tłuszczyk, to już ma 4 dodatnie. Trochę jakiegoś tam, wiecie. Miziu już ma 5. Tego mu nie zbierzemy na to. Kości chyba nic mu tam nie zmienią, więc też git. 5 jest, tak. Zobaczymy jak czaszka. Czaszka też mu nie zrobiła różnicy. Czyli możemy mu jeszcze dołożyć serduszko, tylko pytanie jakie? To serce było dobre, tak? Nie. Kurwa, nie wiem już. Pogubiłem się w życiu. No. To chcę. Nie wiem, które serce robiło co. Tego mówię, ja chcę mieć już tą miejkę. Chcę mieć tą... Weź, przestań, no. Nie masz energii, serio. Wow, 7 białych. Kurde, to jest egzemplarz na naszego nowego zombie. Tok z żuka potrzebny. Jakkolwiek to brzmi. Ej, no nie, no to akurat było fajne. To było akurat fajne. Rasownia alchemiczna. Jak zrobić sok z żuka? Beetlejuice. Aha, co możesz zrobić? Nie powiem co i nie powiem gdzie. Bo to się robiło tu. A robiło się to z... To nie tu się robiło. Jak nie tu? Tu się musiało robić. Gdzie się robi sok z żuka? Gdzie to jest? Halo? Zombie juice. Zombie juice się robi z health powder i z krwi. Health powder robi się z... crop waste. Dobra, health powder. Trzeba pamiętać, trzeba. Mamy tu health powder, mamy nawet health powder. Powiem więcej, nawet mam krew. O, żyłem całe, no spoko. Może być. Może być. I tak, potrzebujemy to i health powder. Ale health powder nie mogę, czyli najpierw musi być health powder. Dopiero potem może być krew. My tego jeszcze nie opracowaliśmy? Serio? Sok z zombie. No i pyk. No i miluś się, fajnie. Nie można było tak od razu? Dobra, czyli tak, to już będzie dobry zombie, że tak powiem. Idziemy do kościółka. A kościółek jest... z tej strony? Tutaj. Tylko Shiro znów zapomniał. Ty się nigdy Shiro nie nauczysz. Nigdy. Nigdy się Shiro nie nauczysz. Naprawdę. Dobra. I teraz kościółek. O, dzień dobry. Tak, już nie spowiadać. Halo, dzień dobry. Tak, proszę. Dziękuję za wiarę i dziękuję za opowieści, które zaraz wygłoszę na kazaniu. A więc... Sayonara i do przodu. Dobra, nasz kościół jest super standardowo, pyk. Powiem wam szczerze, że wydaje mi się, że teraz mi nie dają chyba tej wiary.
nowe kazanie, Milusio. Dobra, wypierdzielać, już. Teraz, nie ma was. Nie ma was! Ale kasę przyjmę. Bo zaraz wiecie, po co idziemy? Ja wam powiem, po co idziemy. Ale to zaraz. Kostnica. Siema la zombie. Kurwa. Naprawdę musiałeś zginić akurat w tym momencie, co ja przyszedłem ze wszystkim. Kurwa mać! Ja nie chcę takiego zombie. A pierdzielę cię w tyłek. Już cię tniemy. Mózgu tylko ci nie wycinamy, bo mózg masz chujowy. Ja cię tutaj ładnie podszkoliłem, kurde, zrobiłem ci wszystko, co mogłem. A ten mnie, kurwa, będzie gnił, dziad jeden. Ja cię pogniję. Ja cię pogniję. Zawiodłem się. Bardzo się zawiodłem. Ale jestem zły. Ale jestem zły. Kurwa, do tego drewna to my nie przerabiamy. O, biegnie jakiś kolejny, czyżby z żelastwem? Nie, co? Też z drewnem? Wam się coś nie popierdoliło zdeczka? Czy wam się coś nie popierdoliło zdeczka? Halo? Wrażenie mam, że mi się coś pojebało. A co to potrzebuje? Czy to potrzebuje tego nawozu, czy tamtego? A tamtego, kurwa, jak po złości, jak po złości. No dobra, trudno. To odkładamy, torfik odkładamy, to też odłóżmy. Ale to tu zawsze zbieramy. Dobra. I pozbierajmy i te buraczki, nie buraczki. Kabaczki, buraczki, inne dupraczki. Tutaj były nasze zbiory, tylko nie to, halo. To możesz włożyć, to też możesz włożyć, a reszta leci ze mną. No i zobaczcie, tak naprawdę tych nasion marchwi... Nie, dobra, my odkujemy się marchewki. Nie było tematu. Nie było tematu, Shiro się pomylił, jak zwykle. To na konopie jeszcze zostały. Dobra, widzę, że nam się tu wszystko pięknie powiększa. Chodźmy jeszcze do młyna. Maryna ze młyna. Dzień dobry. Będziesz miał do roboty, spokojnie. Nasiona chmielu. Jedno! I to za jedno... O kurwa! Jak ty masz drogo, stary! Ej, ale on tu dalej, z tego co widzę, to ma chyba jeszcze lepsze. Tak, ma złote chyba nawet. Ma srebrne. O, to ja wiem, co już będziemy robić. Ja wiem, co będziemy robić. Będziemy cię próbowali przekabacić jakoś, żebyś nam posprzedawał takie rzeczy. Ej, nie chcę do niego zahandlować. A jaką my mieliśmy dynię ogarnąć? Nasiona cebuli. Cebula by się przydała. I cebulę kupimy. Nasiona soczewicy też kupimy. Nie wiem, czy mi się przydadzą. Nasiona dyni też kupimy. I nasiona cebuli też kupimy. Te też kupimy. Tu lepsze nasionka dyni nawet. To dynię to my chyba złotą powinniśmy mieć, nie? W postacie. Klotyldę ma na końcu. Klocia, jaką ty chciałeś dynkę? Jest Klotylda. Srebrną dynię, to dobra, nie, to to weźmiemy. Jedna srebrna dynia. Już poszłaś spać? Nie poszłaś. Proszę. Świetnie, zupa to doskonałe danie. Przekonasz się, gdy wypadną ci już wszystkie zęby.
Wykonaj zupa z kapusty, zupa dyniowa, zupa warzywna. Możemy wziąć od ciebie troszeczkę jeszcze tych... Ty masz więcej rzeczy. Konserwant, szału, balsamiczny, trawienie. Nic ciekawego. Flower Enchancer by się przydał. Ale nie mamy. To jest zasada. Podobny, ale nie. Tego chyba nawet nie ma. Dobra, potrzebuję receptora alchemicznego, tego nie chcę. Sezonka jabłoni. Jedną mogę. Kupmy. Kupmy. To się zawsze przydaje. To zaraz sobie ogarniemy. Czy tu są już? Tak, są. Oj, 15. No i to są liczby. To są liczby. A nie jakieś tam durne. 2-3. A może 5. Kurde, no i to są liczby. Więcej tego i już mamy w sumie nasionkę cebuli. Możemy powoli sobie zacząć to robić. I pewnie zaczniemy. Cebuli akurat jeszcze nigdy nie mieliśmy, więc w sumie why not? Why not? Weźmy sobie to. Niech to jabłuszko się też już kolejne powoli robi. Tylko jeszcze torfu potrzebuje, kurwa. Gdzie jest pan torf? Tu jest pan torf. Zrobiłem to, zrobiłem. Dobra, kolejny wybudowany. Jest progres. I dzisiaj przydałoby się jeszcze pójść do Panny Wdzięczki. Właśnie po to, żeby zliczyć tego questa, którego w sumie już tu mamy nie wiadomo ile. Ale wpierw... Drewniana belka. Czy polano? Polano. Tu mi tak mam tego drewna od cholery. Mamy tego drewna od cholery, więc w sumie why not. A? No i fajno. Mamy trochę tego drewna. Nawet nie wiem po co mi tego tyle, ale okej. No i patrzcie, no chwila moment już przynieśli kolejne dwa. O, tego jest dużo. Tego jest mega dużo. Powiedziałbym, że jeszcze zrobię tego polana. Nie mam co z tym robić. Zróbmy kolejne. Palić zwłoki po prostu. Tylko mówię, no tym tempem to my osobiście chyba nie damy rady wypełnić tego questa nigdy. Ze zwłokami. Muszę zobaczyć, jak odblokować tego questa. Questa, to umiejętność się questa. No i dobra. Mamy to załatwione. To sobie odłóżmy. Tyle do palenia nam starczy. Tyle do palenia nam starczy. Ty się już pal. Sobie odłóżmy. Ja tu zostawiłem jakiegoś trupa? No zostawiłeś, Shira. Zostawiłeś, kurde. Rozpalmy w tobie ogień. Ale się rozpalił do roboty. Dobra, zróbmy też tutaj soczek. I tego soczku będzie sporo. 7 aż. Nawet nie wiem, czy nie więcej. Czy tutaj jeszcze jabłek nie ma? Nie, niestety nie. No to się rób pięknie.
Nadal się obawiam, że tego cydru nie da się jednak sprzedać. W sensie, że będziemy go pili sami. Będziemy go pili sami. 30 butelek to sporo. Chciałem to. I w sumie to. Dobra, pracownia alchemiczna. Pozostawiamy sobie resztę tych ciał. Teraz rozwór zdrowia gdzieś złapałem. Nie szkodzi. W żaden sposób to nie szkodzi. Dobra, stawmy sobie tylko... To było chyba dobre. To zostawmy tylko. Mięsko też sobie zostawmy, bo się przyda. Jeszcze musimy i tak iść niestety do kostnicy. Z tego powodu, iż muszę zostawić sobie te jelitka. Móżdżek, nie móżdżek. Serduszko. No właśnie, bo tutaj tego nie ma. Jak zrobić hamburgery? Kanapki wiemy jak. Pieczeń. Filet z ryby to ten git. Burger. Ale musimy mieć pieczeń i chleb. I cebulę. No właśnie. Jak zrobić surowe krojone mięso? Okej, okay, to już wiemy jak mniej więcej. Tylko my nie mamy tutaj jak zrobić pieczeń. Shit. Nie ma. A. Tu jest pieczeń, przepraszam. No dobra, no to wiemy jednak jak. Wiemy jednak jak. Czyli wychodzi na to, że musimy jak najbardziej teraz zainwestować w zboże. No i w sumie jakoś damy radę. Okej. Dzięczka. Nieukochany dom. Pod martwym kuniem. Dzień dobry, Wdzięczko. No bo ty. Opowiedz mi o Żmiju. Żmij powiedział, że to żart. Powiedz mu, żeby oddał mi moje pieniądze. Tym razem prawdziwe. Jeśli nie zdoła znaleźć naszyjnika mojej matki, to koniec z naszą umową. Jakiego naszyjnika? To była jedna pamiątka, jaką miałam po mamie. Powiedziała, żebym go zachowała. I że dzięki niemu będę szczęśliwa i kochana. A ja sprzedałem go, by mieć szansę śpiewania przed królem. Teraz chętnie bym go odkupiła, ale nie mogę go znaleźć. Żmij jest dobrze znany z tego, że potrafi znaleźć w mieście cokolwiek. Wziął ode mnie zapłatę i teraz nie mam ani pieniędzy, ani naszyjnika. Jesteś silnym, inteligentnym mężczyzną. Na pewno znajdziesz sposób, by pomóc biednej kobiecie. Ty nie będziesz taka chłop do przodu, bo ci z tyłu zabraknie. Dobra. Może być. Nie chcesz z nami gadać, to nie. Myślę, że nie byłoby jeszcze złym sposobem pójście do... Nie Kosma. Do Euryka też nie. Jak to się nazywałeś? Cygański baron? Nie. Krezolt. Krezolt to był nasz kowal chyba, nie? Panie Krezolt, idę do pana. Tylko najpierw... Myślę, że najpierw to. A się okaże, że tak zbieram, a wcale nie będę mógł nic tego robić. Kurde, no. Dobra, idę do Krezolda. Krezold! Krezold! Krezoldzie, gdzie byliście z Haradrykiem w zeszłym tygodniu? Odejdź, skończyłem już pas na dzisiaj. Czas na porządny, tłuściutki stek. Dlaczego jesteś zawsze tak niemiły? Moje życie jest naprawdę ciężkie i nudne. Przeklęty pakt. Zawsze mi się wydawało, że kowalstwo to ciekawa praca. Miecze, włócznie, tarcze. Ale teraz muszę robić dzwonki i łyżki do karczmy Haradryka. Jak go przekonać, żeby coś powiedział? Masz ciężkie życie, rozumiem to. Naprawdę? Nie wierzę ci, ale mimo wszystko dzięki. Haradryk kupił nowe perfumy dla swojej żony. Niedługo mają rocznicę. To ma być niespodzianka. Dobra, zaraz pójdziemy do tej cholernej łańcuchy. Najpierw kostnica. Bo tu procenty lecą jak... No w sumie właśnie jak. Jak w bimbrze po drożdżach. Dobra, jelitko.
Jelitka nic nie dały, no ale byśmy mogli coś wstawić. Kurde, no. A, serce. 4-1. 4-1. Zabrało dwie czerwone. Było 3-1, kurwa, już nie wiem. A nie wiem, 2-2 jest teraz. Okej. Okay. Mózg, który dawał i zabierał. Ciekawe. Dwie czaszki czerwone. To serduszko możemy wyjąć, faktycznie. To serce wyciągamy. Stawiamy mózg i dostaniemy wtedy dwie. Usuwamy tłuszcz. Usuwamy krew. Mamy już fajne ciałko. To teraz dodajemy jeszcze... Kurwa. Serce i jelito. Serce i jelito. No naprawdę. Serce. Jelito zostawimy tu. Nie wiem, czy to jest to, ale okej. Serce i jelita. To były teoretycznie dobre jelita i dobre serca. No, to dobry chłopak był, no. Na końcu dzień dobry mówił, nie? Dobra, wstaw mu to jelito. Uuu. Cześć jest, dobra. Jeszcze serducho jakieś dobre i będzie git. Weźmy sobie jakieś ładne serduszko. Kurwa nie to! To było złe serce. Zaraz spierdolę. O kurde, 2, 4, 6, 8. Piękne. Szybko. Pracownia alchemiczna. Zaraz stracę. Znów, to samo będzie co wtedy. Potrzebuję jednego. Wziąłem mi dwa. Kostnica. Fast. Dawaj. Krzeszaj. Jest dobry zombie. I potrzebujemy iść do kopalni. Kopalnia w sumie huk, gdzie była? Tu była. Dzień dobry. Coś się tu robi? O, to mi się zacięło. A pracuje tu ktoś? Ładunek? Pracuje tu ktoś. To jest kop. Aha. Kop tu. No zapierdala jak diligence, jakby nie patrzeć. O Boże. Kopalnia marmuru. A tu jest... kamień. Nie, dwa razy nie trzeba powtarzać. Ja jestem prosty człowiek. No i super, kopalnia marmuru gotowa do... Ila? Achievement mi się wczytuje. Kopalnia marmuru gotowa do rozpoczęcia wydobycia. Marmur jest lepszy od zwykłego kamienia. No ja to wiem. Co z tego, że ja to wiem? Mogę kopać już. Gadająca czaszka, czy my sprzedaliśmy... Kur... Wiedziałem. Nie sprzedaje się ten zjebany cydr. To się nie sprzedaje. Nikt nie chce pić cydru. A nie, to nie był cydr. Znaczy, cydr pożyczkowy akurat. Wiedziałem, że ja będę sam go żłopał, no. Dziady chcą pić tylko i wyłącznie piwsko. Tylko i wyłącznie piwsko. Niedobrze, albo wino pewnie jeszcze. Niedobrze. Dobra, chodźmy jeszcze do kostnicy. Ja już się pokiczkałem z tymi sercami, więc dupa tam.
To wrzucę. I w sumie to też. Bo to też się może przydać. Czyli ja mogę zrobić tort. Ciasto jest. Słodkie ciasto. A słodkie ciasto jak wyrobić? Słodkie ciasto potrzebuje. Ej, to nie jest takie w sumie złote zrobienie, ale moi drodzy, zrobimy to już sobie oczywiście w następnym odcinku. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu Grounda z Shira. My się widzimy oczywiście w następnych odcinkach z Graveyard Keeper. Trzymajcie się, moi kochani. Hej, hej!